Niedziela 4 lutego, podsumowanie dnia. Dobry wieczór. Jeżeli ktoś był dzisiaj w kościele, mam nadzieję, że był, no to mógł słyszeć Ewangelię o, gdzie się bardzo dużo rzeczy dzieje. Bo tam jest i teściowa Szymona, którą Jezus uzdrawia. Tam są dziesiątki, czy może nawet setki chorych, których do Jezusa przynoszą, żeby ich uzdrowił. Ale jest też ten moment, kiedy Jezus mówi do Apostołów, że czas ruszać, bo gdzie indziej potrzeba, aby była głoszona ewangelia. I teraz uwaga. Czasami jest tak, że elementujemy nad stanem naszego Kościoła, nad stanem naszych wspólnot. No bo kiedyś ławki w kościele były pełne, a teraz świecą pustkami. I lamentujemy nad tym, że to wszystko idzie w złą stronę. Może jesteśmy przygwożdżeni też jakimiś skandalami, wpadkami duchownych, biskupów itd. Teraz uwaga! Jezus nie mówi, że Ewangelia powinna być głoszona we wspólnotach, które są silne. Jezus mówi, że jest wiele osób, którym trzeba tę Ewangelię głosić. Więc zamiast może lamentować nad stanem Kościoła, że wszystko idzie w złą stronę, to zastanów się, komu Ty możesz Jezusa o Jezusie opowiedzieć, komu możesz Go ogłosić, komu możesz dać świadectwo tego. Co dobrego Chrystus w Twoim życiu zmienił i razem z Maryją zastanów się już teraz nad taką osobą, komu Ty możesz tę Ewangelię ogłosić. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony o żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony o żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. I na zupełny koniec. Podziękuj już Panu Bogu za to, że będą dobre owoce tego Twojego dawania świadectwa. Niech Cię błogosławi Bóg, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, dobranoc.